Przechodzimy zatem, proszę Państwa, do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu z ekstra przestrzennego obszaru Stare Podgórze Kalwaryjska. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1486. Pierwsze czytanie. Ponownie referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michnia. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Kolejny plan to Stare Podgórze Kalwaryjska, opracowane również w Biurze Planowania Przestrzennego. Powierzchnia planu 11,5 hektara. Obszar zgodnie z załącznikiem graficznym, który tutaj Państwo macie wywieszony. Przystąpienie do sporządzania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Państwa uchwały 6 lipca 2011 roku. Celem tego planu jest uporządkowanie i ochrona obszaru o wysokich walorach historycznych i kulturowych. Z uwzględnieniem oczywiście takich elementów jak układ historyczny czy sylweta Starego Podgórza. Projekt został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Pierwsze wyłożenie miało miejsce pomiędzy 26 lutego a 26 marca 2013 roku. Złożono wówczas 301 pism, w tym 280 pism tej samej treści. Z tej grupy pism prezydent 15 uwag uwzględnił, 313 nie uwzględnił, jedną uwzględnił częściowo. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień. Drugie wyłożenie miało miejsce pomiędzy 22 lipca a 20 sierpnia bieżącego roku. Wówczas złożono 4 pisma składające się z 4 podpunktów stanowiących uwagi. Żadna z uwag nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik numer 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu. W załączniku numer 2 zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 318 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa są projektanci planu celem udzielania informacji. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję radnych. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1486 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia poprawek na dzień 29 października 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 31 października 2013 godzina 15.